Witam. Jestem na ulicy Wodnej w Malinie. Jest to fragment drogi, do której własność mają właściciele działek. Jest to 24 właścicieli. Póki co mamy tutaj 5 powstałych domów. Może docelowo powstać około 19. To jest część, która nie należy do gminy. Droga wygląda jak wygląda. Póki co mamy mróz. Jest fajnie, ale po deszczu mamy pełno błota. A w lecie pył. Co za tym idzie? Brudne buty, brudne samochody, brudno w domach. Ten fragment drogi gmina powinna wykupić od użytkowników, od właścicieli i zadbać o nią. Jeżeli przychodzi zagraniczny inwestor, budujemy dla niego drogi, przygotowujemy teren, robimy mu ulgi podatkowe, dajemy pracowników z urzędu pracy na preferencyjnych warunkach. Potężna inwestycja. Niech każdy z tych właścicieli weźmie kredyt 500 000 na budowę domu, da ludziom pracę, kupi materiały, zrobi projekty, wprowadzi się, będzie płacił podatki. Trzeba o nich pomyśleć i zadbać, by mogli tutaj działać. Jeszcze kawałeczek, dojdziemy do miejsca, gdzie kończy się teren prywatny, a zacznie się droga gminna. Standardowo droga rozjeżdżona, jak to przy budowach. Ale miejmy nadzieję, że kiedyś będzie tu asfalt. Dochodzimy do fragmentu drogi gminnej. No i tutaj zaczyna się potężna kałuża. I tu już właścicielem jest gmina. Czyli właściciele z dziada pradziada płacący podatki, którzy też chcieliby mieć drogę asfaltową, a póki co jej nie ma, bo nie ma pieniędzy. Ale płacą podatki, bo już dawno asfalt już kupili. Trzeba znaleźć jakieś oszczędności, skoro nie ma pieniędzy. Nie róbmy dni Chrzanowa. Nie wydajmy na promocję. No zróbmy coś, żeby ci mieszkańcy mieli dobrze. Tutaj mała kałuża. Płynie jakiś strumyczek drogą.
Tu jeszcze nie jest tak źle. Ale już kolejny. Dziury, woda. Przy ujemnej temperaturze wygląda to dobrze. Tak właśnie wygląda ulica Wodna. Dochodzimy do skrzyżowania z ulicą Luszowicką. Prośby mieszkańców o to, by zadbać o ten fragment. Miejmy nadzieję, że w tym roku znajdą się środki i że będą mogli się cieszyć z takiego asfaltu. Dochodzimy do drogi asfaltowej, upragnionej. Dziękuję i zapraszam na bani.pl.